Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak założyć konto Google, więc krótkie intro i zaczynamy. Aby utworzyć konto, uruchamiamy naszą przeglądarkę, obojętnie czy to jest Google, czy Edge, czy Firefox. Jeżeli mamy przeglądarkę Google, od razu otwiera nam się strona domyślna, w innych przeglądarkach wpisujemy google.pl. Klikamy albo na Gmail, albo zaloguj się. Możemy dać zaloguj się i wybieramy utwórz konto. Możemy wybrać do użytku osobistego, dla dziecka, jeżeli będziemy chcieli włączyć kontrolę rodzicielską, lub do pracy w celach biznesowych. Wybieramy do użytku osobistego, podajemy swoje imię. Nazwisko jest opcjonalne, więc pominiemy ten krok. Dajemy datę urodzenia, ważne, żeby mieć 18 lat, wtedy wszystkie funkcje będą dostępne. Wybieramy płeć, klikamy dalej. Jesteśmy zapytani o nazwę użytkownika, czyli to, co będzie przed małpką. Jeżeli spróbuję na przykład swoje imię i nazwisko, idziemy dalej. Dostajemy informację, że dana nazwa jest już wykorzystana i otrzymujemy jakieś propozycje. Oczywiście możemy sobie próbować trafić w wolną nazwę. Jeżeli trafimy już w wolną nazwę, kreator puści nas dalej. Teraz musimy podać hasło. Powtarzamy hasło. Klikamy dalej. W tym kroku jesteśmy poproszeni o podanie naszego numeru telefonu. Musimy podać właściwy numer, bo zostanie wysłany na niego kod autoryzacyjny. Klikamy dalej. Sprawdzamy telefon, wpisujemy otrzymany kod. Przepisujemy go, klikamy dalej. Tutaj możemy podać pomocniczy adres e-mail. Adres ten służy, jak zapomnielibyśmy hasła albo ktoś włamałby nam się na konto. Możemy tutaj pominąć ten krok, jeżeli nie chcemy wpisywać swojego maila, ale dla bezpieczeństwa lepiej podać drugi adres, jakbyśmy zapomnieli hasła albo nie mogli się zalogować do siebie na pocztę. Jak podamy, klikamy dalej. W tym kroku jesteśmy zapytani, czy Google ma dodać sobie ten numer do swojej bazy. Będzie to służyło do odblokowywania hasła, do zabezpieczenia naszego konta. Ten numer telefonu nigdzie nie będzie widoczny, więc dla celów bezpieczeństwa ja go zostawiam, klikam dalej. W tym kroku jesteśmy zapytani, czy chcemy dodać numer telefonu do odbierania wiadomości i uzyskiwania reklam. O, możemy na razie pominąć. Teraz dostajemy podsumowanie. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy dalej. W kolejnym oknie jesteśmy zapytani, jak chcemy szybko ustawić nasze ustawienia. Więc możemy ekspresowo w jednym kroku albo ręcznie w czterech krokach. Przejdziemy sobie całą procedurę. Tutaj można sobie bardziej spersonalizować ustawienia. Klikamy dalej. W tym kroku jesteśmy zapytani, czy Google ma zapisywać naszą aktywność w internecie. Służy to przede wszystkim zbieraniu informacji o naszych lokalizacjach, synchronizacjach, przeglądanych stronach. Google twierdzi, że dzięki temu będzie mogło lepiej wyszukiwać dla nas treści. Tak naprawdę chodzi o personalizację reklam. Ja osobiście daję nie zapisuj aktywności. Klikamy dalej. W kolejnym kroku jesteśmy zapytani praktycznie o to samo. Chodzi o zbieranie informacji z YouTube'a. Google będzie dostosowywało na podstawie naszych wyszukiwań w YouTube'ie różne reklamy, które będą bardziej celowane w nas. Jeżeli damy, żeby nie zapisywało, reklamy będą losowe. Google i YouTube to ta sama firma. Dajemy też dalej. Następnie jesteśmy zapytani, czy chcemy mieć reklamy spersonalizowane, czy reklamy ogólne. Reklamy spersonalizowane, czyli na podstawie tych wszystkich informacji, jakie Google pozbierało sobie wyszukiwanych przez nas stron, dopasowuje do nas reklamy. Albo reklamy ogólne, czyli naprawdę wszystko i nic. Wybieramy sobie reklamy ogólne, klikamy dalej. Tutaj jesteśmy zapytani o to, czy chcemy okresowo utrzymywać przypomnienia. Przeważnie są to w formie maila, w których możemy zmienić te ustawienia. Czyli jakbyśmy się na przykład zdecydowali, żeby Google zapisywało naszą historię przeglądarki, możemy dać, klikamy dalej. Na końcu dostajemy podsumowanie. Jeżeli się ze wszystkim zgadzamy, dajemy potwierdź. Jeżeli jednak chcemy coś zmienić, możemy sobie cofnąć. Klikamy potwierdź. Tutaj mamy regulamin dotyczący prywatności i warunków. Oczywiście, żeby otworzyć konto, musimy się z nim zgodzić. Zgadzamy się. Po zgodzeniu się z regulaminem, nasza skrzynka mailowa została utworzona. Z tego konta możemy korzystać do logowania się do smartfonów z systemem Android. Klikając w Gmail, przechodzimy sobie na naszą skrzynkę pocztową i możemy już z niej w pełni korzystać. Nieraz zdarza się tak, że po założeniu konta Google tworzy je w języku angielskim, jako domyślny język, bierze angielski. Żeby to zmienić, przechodzimy sobie tutaj w ten trybik, klikamy See All Settings i tutaj mamy język do wyboru. Wybieramy polski. Musimy zjechać na dół, dać Save Change. Po przeładowaniu nasza skrzynka jest w języku polskim. To by było na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę.
zostaw suba. Do usłyszenia w następnym. Trzymaj się, cześć.